Najmocniejszym kandydatem byłaby Jadwiga Emilewicz, bo poznańscy są pragmatykami, tak? I to trzeba przyznać pani Emilewicz, że wtedy, gdy miała takie możliwości, gdy pełniła funkcję w rządzie, dla Poznania bardzo dużo zrobiła. I mam do tego szacunek, tak? Mimo różnic światopoglądowych i różnych innych, które nas dzielą. Natomiast no nie sądzę, żeby to był poseł Wróblewski, no bo ktoś, kto de facto doprowadził do trwałego spadku notowań Prawa i Sprawiedliwości poprzez właśnie patrzenie przez pryzmat własnego interesu politycznego. No nie sądzę, żeby Kaczyński mu to wybaczył. Moje zdanie tutaj jest od wielu lat powtarzane, że to powinien być najsilniejszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No i realnie rzecz biorąc jeden z posłów.